Sławiak. Wierzyłam w to, że dialog, rozmowa, że te wszystkie ładne, duże frazesy, argumentacje oparte na prawach człowieka, że to rzeczywiście ma sens. Że to musi w końcu prowadzić do zmiany, do trwałej zmiany, że to jest tylko kwestia czasu. No i wczoraj okazało się definitywnie, jednoznacznie, że to nie ma żadnego znaczenia. Że zdrowie, życie kobiet w tym kraju, że zdrowie, życie osób, które potrzebują aborcji, które mogą potrzebować aborcji, nie znaczy dla naszych rządzących absolutnie nic. Wczoraj zostały nam odebrane podstawowe prawa człowieka. Prawa do zachowania życia, zdrowia i godności. I bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj wszystkie jesteśmy, wszystkie i wszyscy solidarnie. I mam jeszcze jedno słowo do powiedzenia. My nie chcemy niszczyć żadnych kościołów, bo tu wielu chłopców i dziewczyn przychodzi i nas zastrasza. My chcemy tylko uzyskać nasze prawa, które nam zostały odebrane w najgorszy możliwy sposób. A zobaczycie, co PiS odwala teraz za naszymi plecami. Jakie rzeczy jeszcze dodatkowo przepchnie. Słuchajcie, to co musimy sobie uświadomić i pamiętać, to nie jest wyrok i to nie jest trybunał. Polska w tym momencie łamie międzynarodowe pakty i konwencje. Ta walka będzie niezależnie od tego, czy jest zima, czy jest upał, tylko do momentu, aż wywalczymy. Damy radę! Damy radę! Damy!